Widać już zalążek Sewerogradu. W tamtym miejscu, tutaj dosłownie, w tym odcinku na bank zobaczycie, w tym dosłownie miejscu stała duża, duża nasza wielgaśna baza The Tactical Civil w tamtym miejscu. Dokładnie, jeszcze pokażę zemki. W tamtym miejscu stała ogromna, naprawdę przeogromna baza. To była chyba jedyna, największa baza, jaka była na tym serwerze. You can breathe. You can blink, you can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Oh! Look at that! Taking it like a champ! Hej, hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z DayZ. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wczoraj nie było odcinka, gdyż chciałem bardziej tak spędzić trochę czasu nad intrem i porozkminiać, jakie by tutaj... Pewnie w tle słyszycie psa, bo szczeka jak porąbany. Nie wiem, co mu odbija ostatnio. No ale mniejsza, jest wieczór, to on tak szczeka. No ale mniejsza, ja nie o tym chciałem. A mianowicie... Z kolejnymi odcinkami to będzie tak, że bardziej będę stawiał na PvP, więc pewnie część z was się cieszy i tak dalej, będzie taki klimacik. Wiem, że też większość z was chciała bez muzyki, takiej wprowadzającej i takiej z klimatem i tak dalej, że po prostu czysta rozgrywka bez muzyki, no ale też jestem bardziej za... żeby wprowadzić z powrotem muzykę do odcinków. Byłoby naprawdę spoko. Kurde, nie wiedziałem, że to jest... Tu są te pieńki. Kurde, do bazy nie musiałbym tyle rąbać, tylko tutaj bym sobie podszedł i deski od razu ogarnął, no ale dobra. Będzie w sumie spoko. Jutro wieczorem na streamie. Będziemy tam rozbudowywać bazę i prawdopodobnie na jakieś PvP się wybierzemy. Zobaczymy, co tam Piotr ogarnie. Także jutro prawdopodobnie około godziny 20:21 będzie stream. Muszę przełożyć niestety na przyszły... O lol. Ktoś ma bazę. Ciekawie. Kuza, świnie. Masakra. Nie spodziewałem się, że tutaj może być baza, tylko teraz pytanie. W sumie zajdę, zobaczymy. Jest dużo typa, może się to źle skończyć. Takie łażenie samemu. No dobra, zobaczymy. Może jest opuszczona, chociaż wątpię, bo to jest zabudowana. Teraz zobaczymy. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma obecnie. Chociaż... Wiecie co? Chyba nie ma. Tu jest namiot, nie wiem czy się go da zabrać, ale tutaj widzę... Dobra. T
Ty chyba była rajdowana, coś mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że była rajdowana. Z tym namiotem, kurde. Ten namiot się dało jakoś złożyć, ja nie pamiętam znowu jak. Cholerka. Ten namiot, nie powiem, przydałby mi się. Kurczę. O, tu jest do spakowania. Ktoś go tak wsadził, że... Ktoś go ładnie zbugował. No jest z tej strony. Jak jest ten namiot, to dopiero z tej strony mogę go zabrać. Za ścianą, to nie ma takiej opcji, żebym go teraz ciupnął. No. Lipa troszkę. A z chęcią bym go zabrał, miałbym na pojazd. Nie tylko. Chociaż mam też pieniądze, więc... Niestety. Takie coś, jak zauważycie sobie taki namiot, taki jak tam jest, to niestety nie wejdę. To będziecie mogli złożyć ten namiot z powrotem i sobie go ciupnąć. No niestety ja nie mam tu możliwości, żeby go zabrać. Już nie będę ryzykował za długo. Dobra. Mnie tutaj nie było, że tak powiem. Ale dobrze wiedzieć, że coś tutaj jest koło mnie. Coś tutaj jest koło mnie. Możliwe, że... Zamknij tam japę. Możliwe, że ten... Że ta baza została już zrajdowana, albo ktoś się tutaj buduje, ale to... Myślę, że z Piotrem też na streamie się ogarnie. Zobaczymy. Streamy będą gdzieś tak... No, w sensie te zapisy ze streamów... Będę, myślę, że tak zostawią na trzy dni i później będą one usuwane. To jest brązowa kurtka. Nie no, tam mi wystarczy. Na zielono, ładne moro, że tak powiem. Więc jest spoko. Dobra, lecimy dalej. Pewnie się zastanawiacie, gdzie podziałeś plecak orzech. No, plecak sobie zostawiłem w bazie, bo nie chcę takiego militarnego stracić, a na pewno z dwa się przydadzą do lutowania, wiecie, do jakichś tam militarek czy czegoś innego, nie? To wiadomo. Więc te plecaki się przydadzą, a ja lubię albo ten tortilla backpack, albo ten właśnie myśliwski. Bardziej mi się podoba, więc jak znajdę, to sobie będę z nim latał po prostu. Tutaj miejscówkę widać. Już jestem pewny do końca jaką. Dobra. Ładnie to już wygląda z tym modem graficznym, który jest na tym serwerze. Ja się już... Bardzo ładna strasznie okolica, kurde, chcę powiedzieć wiele rzeczy w tak krótkim czasie i zaczyna mi się mieszać. To jest ta farma, co ja zazwyczaj, no nie ten, przychodziłem i gotowałem. Dobra, to teraz druga sprawa, strasznie ładna okolica i jestem naprawdę ciekaw, jak tutaj helikoptery będą.
To będzie kurde, tu jest taka okolica i nagle widać ten z oddali helikopter. Czy to masakra. Świetna okolica. Ładne widoki, naprawdę. Też dziękuję, że cieszę się strasznie, że moje odcinki wam się tak podobają. To jest dla mnie naprawdę, naprawdę mega, mega plus. Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy. Ja się cały czas tak czy siak staram, żeby te odcinki były coraz to lepsze, coraz to ciekawsze i tak dalej, ale wasze komentarze po prostu podnoszą mnie na duchu i naprawdę motywują do kolejnych działań, nie? Tylko teraz cholera, jak stąd zejść. Się wdrapałem, kurde, i dupa blada. Jest kolejne jakieś miasto, znaczy wioska. Jest jakaś rzeczka. Ten Aycock to jest na odległość dobry, ale na blisko mogę mieć totalną lipę. Dobrze, że mogę. O, w międzyczasie takie coś zrobić. Raczej z tego wiecie, że X-em można sobie poprzełączać tę amunicję, nie? W sensie z serii na automat i tak dalej. To pewnie wszyscy wiedzą. Jeżeli nie, no to. Mam nadzieję, że pomogłem. Ogrzewacz się chyba przyda. Nie wiem za bardzo, czy teraz, ale. Także dzięki jeszcze raz serdecznie. Jest mi kurczę bardzo, naprawdę, i to bardzo miło, że. A może będę na kucaka schodził? Nie chcę się połamać. Że mam tylu już widzów, a dokładnie 1011 osób na kanale, to jest dla mnie bardzo dużo. Mam nadzieję, że się nie zaciuka. Bym się chyba pochlastał. Tędy nie wiem. Chcę jakoś tak w miarę bezpiecznie zejść. Dobra. A nie chcę też się połamać. Naprawdę jest mi strasznie, strasznie miło, że. Wow. Że mam tylu widzów na swoim kanale. Od początku do tego dążyłem, ale nie spodziewałem się, że moje odcinki z DayZ aż tak was zainteresują, naprawdę. Mówię, staram się jak mogę, żeby te odcinki jeden odcinek na kolejny był coraz lepszy. Z odcinka na odcinek, o, to chciałem powiedzieć. Też będę się starał bardziej tego w ekipie te odcinki robić. W ekipie dwuosobowej, ale to wiadomo, z czasem będzie nas więcej. Tak samo jak uda mi się ogarnąć bazę, no to oczywiście, znaczy większą bazę, no to oczywiście będę rekrutował chętnych widzów, którzy będą chcieli grać ze mną. Będę rekrutował was do ekipy. Ale na razie muszę się tutaj, że tak powiem, oswoić. Na pewno wrócę jeszcze do Sawyrogradu. Nie wiem, czy jutro na streamie, ale to. Jutro będziemy wszędzie chodzić. Będziemy też tam dobudowywać bazę, więc. Myślę, że będzie spoko. To też nie będzie taki krótki stream, to będzie dość taki, że tak powiem, dłuższy. Ten pistolet, co to jest? Zobaczmy, może coś tutaj będzie. Ale raczej wątpię. Chociaż jest jakiś tutaj. Herbata myśliwska? Kurtka myśliwska, a tu nie. Herbata czerwona. Ciachnę sobie. Dobra, co to jest? 762. No, może się przydać. Zwłaszcza, że mam akacze, KM-y dosłownie. Tutaj liczyłem, że znajdę chociaż plecak na tej wieżyczce, ale dobra. Niech to picie się szybciej uzupełnia. To uzupełniło się. Chyba nie będę musiał chlać tutaj dalej. Fajne jeziorko takie. Znaczy, no nie jeziorko, tylko no wiecie o co chodzi. Strumyczek, o. Ogrzewacz. Te lasy w DayZ naprawdę mnie zadziwiają, są masakrycznie ładne. Są przepiękne.
dają fajny klimat. Naprawdę fajny. Pierwszy chyba giveaway, który będzie tutaj u mnie na kanale, to będzie właśnie do wygrania DayZ. Tylko nie wiem dokładnie jeszcze kiedy zrobię, ale na pewno w tym miesiącu, bo raz na miesiąc będzie taki giveaway. Więc to polecam oglądać wszystkie odcinki z DayZ, ale wiem, że tak czy siak oglądacie, bo DayZ was najbardziej interesuje na moim kanale. Więc fajnie, że was tak ta gra interesuje. No chyba dalej jest to pole. Tak, dobra. A tutaj biegnę do Severogradu, w stronę Severogradu. Tak jeszcze myślałem, żeby kupić sobie M-kę. Tą M4A1, ale to póki mam M16. Myślę, że nią na razie podziałam. Tam jeżeli z Piotrem na streamie zacznę strzelać do kolesi jakiejś, kogoś się jeszcze zabija, no to coś tam też jeszcze zyskamy. Myślę, że będzie spoko. No, zobaczcie stąd. Widać już zalążek Severogradu. W tamtym miejscu, tutaj dosłownie, w tym odcinku na bank zobaczycie, w tym dosłownie miejscu stała duża, duża nasza wielgaśna baza The Tactical Civil w tamtym miejscu. Dokładnie jeszcze pokażę zemki. W tamtym miejscu stała ogromna, naprawdę przeogromna baza. To była chyba jedyna, największa baza, jaka była na tym serwerze. Wszyscy, pamiętam, ją podziwiali, zachwycali się nią. Nawet sami admini przyłazili do niej. Do nas właściwie. To było ogrom ludzi był u nas, naprawdę. Ale to, mam nadzieję, że wspólnie też zbudujemy sobie taką bazę. Może nie taką dużą, ale coś podobnego myślę, że damy radę zbudować.